będzie remont ulicy prowadzącej do nowo wybudowanego lotniska w Suwałkach. Mowa o ulicy Edwarda Lecha Wojcińskiego. Droga jest w opłakanym stanie, jej nawierzchnia to zniszczone płyty betonowe, które zagrażają bezpieczeństwu uczestników ruchu. Tymczasem z ulicy obecnie korzystają przede wszystkim służby ratunkowe, które dojeżdżają do bazy lotniczego pogotowia ratunkowego. Dzięki remontowi droga będzie miała 6 metrów szerokości, oświetlenie, chodniki i ścieżkę rowerową. Jesteśmy w trakcie przygotowań do przetargu i myślę, że to ogłoszenie nastąpi jeszcze we wrześniu, tak żeby wykonawca mógł rozpocząć pracę jeszcze w tym roku i zakończyć je gdzieś tam do końca czerwca, początek lipca przyszłego roku. Całkowity, szacunkowy koszt inwestycji to 2,5 miliona złotych. Warto dodać, że miasto otrzymało 50% dofinansowania na tę budowę. Złożyliśmy projekt do Funduszu Dróg Samorządowych i w ostatnich dniach otrzymaliśmy informację, że nasz wniosek otrzymał pozytywną ocenę, znalazł się na liście projektów podstawowych i przystępujemy do realizacji tej inwestycji. W ramach innego dofinansowania, które otrzymały Suwałki, możliwa będzie dalsza rozbudowa ulicy Leśnej aż do ulicy Raczkowskiej i skrzyżowania tej drogi ze wspomnianą ulicą Wojczyńskiego. Dzięki temu powstanie arteria w południowej części miasta, która ułatwi nie tylko dojazd do lotniska, ale również zakładów w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Dwie duże inwestycje w sumie za prawie 50 milionów złotych realizują suwalskie spółki komunalne. To budowa dwóch kotłów biomasy o mocy 12,5 MW każdy w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej i nowej nicki składowania odpadów w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami. Nowe kotły w pecu będą opalane biomasą leśną z rąbkami drzewnymi. Zastosowanie odnawialnych źródeł produkcji ciepła pozwoli na redukcję emisji gazów cieplarnianych o ponad 20 tysięcy ton rocznie, co wpłynie na środowisko, pozwoli utrzymać ceny ciepła na niezmienionym poziomie i zredukuje koszty emisji dwutlenku węgla. Te koszty rosną z każdym rokiem. Jeszcze parę lat temu za jedną tonę wyemitowanego CO2 do atmosfery spółka musiała płacić około 7 euro. Dzisiaj ten koszt przekracza już 22, dochodzi czasami nawet do 25 euro. Także jest to znaczne obciążenie dla spółki, które oczywiście później przekłada się na duże obciążenie jakby w koszty produkcji energii i finalnie stanowi również obciążenie dla tych, którzy korzystają z tej energii, czyli mieszkańców naszego miasta. Zakończenie inwestycji za ponad 40 milionów złotych, gdzie prawie 40% to środki z Unii Europejskiej, a reszta to pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaplanowana jest na koniec września 2020 roku. Inwestycja budowana przez PGO to nowa nicka składowania odpadów za prawie 8 milionów złotych. W tej obecnie istniejącej kończy się miejsce, stąd konieczność budowy nowej. Będzie to dość duży obiekt. Pojemność kwatery wyniesie prawie 330 tysięcy metrów sześciennych, co zapewni składowanie odpadów pozostałości po sortowaniu przez około 30 lat. Także to jest bardzo długa perspektywa bezpieczeństwa właśnie tej gospodarki odpadami w naszym mieście. W perspektywie kilku lat w planach jest też budowa nowej sortowni śmieci w PGO, co pozwoli odzyskiwać jeszcze więcej surowców wtórnych z odpadów. Bo to będzie się wiązało z realnymi kosztami, które z jednej strony będzie ponosiła spółka, ale z drugiej strony na końcu też mieszkańcy naszego miasta w opłacie śmieciowej. Zgodnie z umową z wykonawcą planowane oddanie do eksploatacji składowiska oraz placów magazynowych to maj przyszłego roku.